Polski, w trójboju siłowym. Emocji nie brakowało, choć momentów mrożących krew w żyłach również. Przysiad ze sztangą, wyciskanie sztangi leżąc i martwy ciąg to trzy zadania, jakie ma do wykonania trójboista. Biorąc pod uwagę ciężar, z jakim musi się zmierzyć, nie ma się co dziwić, że każdy z nich dba o największy nawet szczegół. Jednak jak wiadomo, gdzie dwa rąbią, tam wióry lecą. Podczas dzisiejszych zawodów boleśnie przekonał się o tym wicemistrz świata i Europy w wyciskaniu sztangi leżąc, Tomasz Krzanowski. W martwym ciągu w drugim podejściu przewróciłem się z gryfem. Ciężar upadł mi na nogę i prawdopodobnie zmierzony jest duży paluch. Mimo poważnego urazu w swojej kategorii do 60 kg nie miał sobie równych. W zawodach miała wystartować Magdalena Jabłońska, mistrzyni Europy juniorów. Jednak w ostatniej chwili decyzję zmieniła. Nie startuję na tych zawodach, ponieważ przygotowuję się do Mistrzostw Polski Seniorów, które odbywają się na końcu lutego i na początku marca. No i przygotowuję się też do obrony tytułu Mistrza Europy, które będą w czerwcu, więc takie zawody na roztrenowaniu trochę popsuły mi plany. Podziw kibiców wzbudzał swoją osobą najstarszy zawodnik mistrzostw, Ryszard Bajor. Mimo 62 lat o przejściu na sportową emeryturę nawet nie myśli. Dopóki będę chodził, to będę sport uprawiał. Dopóki będę na nogach, jak się to mówi. Pan Ryszard w kategorii do 82,5 kg musiał uznać wyższość Łukasza Grzesiuka. W kategorii do 90 kg triumfował Zbigniew Klimek.